Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanekSto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Castle Jedi Consular. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy świadkami zamachu na Gaydana Ko, tak on się chyba nazywał. W każdym razie ten mistyk, który jest naszym kandydatem na to, żeby właśnie nim zostać w sumie, bo jeszcze mistykiem nie jest. No i generalnie pomogliśmy mu w poprzednim odcinku właśnie przeżyć tak naprawdę, bo doszło do zamachu na jego życie. Właśnie dlatego, że z nami chciał współpracować, się na to zgodził. No i generalnie w dzisiejszym odcinku będziemy musieli pomóc mu dokończyć jego próby właśnie na mistyka. W tym celu mamy odbudować coś tam, a żeby to odbudować musimy znaleźć jakieś trzy części tego jakiejś rzeźby, po prostu jakiegoś specjalnego takiego ołtarzyka, nie wiem jak to inaczej szczerze nazwać. Ale zanim to pójdziemy, nie wiem w sumie dokąd dokładnie, o tutaj gdzieś na górę i to jest zadanie to, aby przejść też jakieś próby, tylko nie wiem jakie to mają być próby i dlaczego mamy je robić, bo szczerze nie pamiętam. Ale skoro możemy je zrobić, no to czemu nie? Mam tutaj też kogoś, kto ma jakieś imię, a nie jest zwykłym Wosaninem uważanym przez grę. Właśnie na przykład takiego randomowego pielgrzyma. Nie wiem, być może z nim gadaliśmy, szczerze nie pamiętam. W każdym razie to jest mało ważne. Idziemy do komnaty pierwszej próby. I czy żeby to były identyczne próby jak w Jedi Knightie? Zaraz zobaczymy. Bo mam wrażenie, że to pamiętam, ale... ale zobaczymy. Tak jak mówię, mam tutaj jakichś strażników, ale oni oczywiście nas wpuszczą. Mamy jakieś tam chyba pozwolenie na to. I mamy wejść do kolejnej komnaty, tak więc chodźmy. I mamy pomedytować gdzieś tutaj, przy tym nagrobku. Nie wiem, czy to jest też jakiś ołtarz chyba bardziej. No dobra, tak więc chodźmy, pomedytujmy i zobaczmy, czy dobrze pamiętam, co się zaraz wydarzy. This war is needless. There is no conflict. You deny the vision of a mystic. Silence! It is not safe here, honored one. The war you foresaw has begun. Okej. Mamy jakieś postacie i tak, dobrze pamiętam, właśnie do takiego świata się przenieśliśmy jakby. Jesteśmy jakimś uhonorowaną i przewidzieliśmy jakąś wojnę, która się właśnie rozpoczęła, czyli zapewne wojna z Imperium. Besides the Gormak, things look pretty peaceful outside. The other commandos have yet to strike. There has been disagreement. Many Voss will die. There should be no doubt. Your vision started this war, honored one. Will you guide us? I'm no mystic, but I can try. We ask only for a mystic's guidance. You saw a bloody civil war between Voss. After the war ended, you saw the Voss flourish. The Voss have split into two sides to do your will. We battle until one side achieves victory. The other dies. The war will lead to peace and prosperity. Killing each other? What good will that do? War will eliminate those who would lead us into disaster. We do what is necessary for our future. At what cost? Countless Voss will die. We follow your vision, honored one. Should this war continue? Whatever I saw, I didn't want it to lead to war. The mystics do not always see good fortune. Stop. You do not belong here. The shrine is for the mystics. Your vision was proven false. Maybe I need to complete the trials first. The trials cannot teach the blind to see. You saw the outsiders destroy Voska. The outsiders are here. Voska thrives. You cannot be a mystic. You must leave. Co ciekawe, możemy się z nią zgodzić, to nie daje, jakby nie opowiadam się po żadnej ze stron, tak więc to jest ciekawe, czy to można rozwiązać na dwa sposoby. Maybe the vision meant something else. Interpreters can make mistakes. A mystic cannot.
I am your escort, honored one. We cannot delay. The mystics have had a vision. The interpreters have chosen you. Your sacrifice will defeat the Gormak. You want me to sacrifice myself to the Gormak? A mystic will die. The Gormak will fall. We do what is necessary for our future. You can't force me to sacrifice myself. You condemn us all. You are not a mystic. You do not understand. A mystic sees. You stumble. You will be purged. A mystic's words have weight. You understand. Move on. Learn to focus. Destroy the source. You are not a mystic. You do not understand. A mystic sees. You stumble. You will be purged. Okej. Okej, czyli chyba mogliśmy to rozwiązać na dwa sposoby bez walki, gdybyśmy wybrali dobre opcje dialogowe, bo jakby przekonalibyśmy ich, że jesteśmy tymi mistykami, no ale nie wiem, no ja wybierałem takie opcje, które wydawało mi się były najbardziej adekwatne do postaci Jedi. No i dobra, jakby tą komnatę mamy zaliczoną, mamy także do pokonania troszeczkę tych bestii, które się tutaj pojawiają. No spoko, oczywiście to zrobimy, tak więc idziemy dalej. Ja mam wrażenie, że ja bardzo podobne opcje mogłem wybrać grając Jedi Knightem, dlatego też to się potoczyło jak się potoczyło, identycznie tak naprawdę. I strasznie kurczę duży damage robił te tutaj stworzonka, tak więc trzeba zdecydowanie uważać, bo może tutaj nie być za ciekawie, jeśli o to chodzi. Podleczmy się, zobaczmy mapę. No trochę do przejścia mamy, to trzeba przyznać, że troszeczkę to jest wszystko duże. Mam także tutaj jakiegoś silniejszego przeciwnika do pokonania, tak więc lecimy od razu. Który wow, do nas nawet doskoczył, no spoko. Nie ma problemu. Trochę w nim stoimy, ale kto by się tym przejmował? Okej. W miarę łatwo poszło. Ou. Okej, tutaj mamy korupcję. Jakby takiego demona korupcji. To ciekawe. No dobra, właśnie mamy poniszczyć takie rzeczy, które go jakby, nie wiem, trzymają. To takie, no ciekawie to wygląda, ciekawie. Aha, i oczywiście z tego będą wychodzić jakby mroczni wosanie, no bo ma miecz świetlny, ale jest wosanem. Tak więc, no Jedi w przeciwieństwie do Imperium, do Sithów, do wosan, nie żywią sympatii. Inaczej traktują ich pogardliwie, z tego względu, że oni są tak naprawdę szarymi Jedi. Generalnie, no ale tak można powiedzieć, że no nie są szarymi Jedi, bo nie są szkoleni na mistrzów, ale są użytkownikami mocy, są na nią podatni, ale no nie opowiadają się ani po stronie dobra, ani po stronie zła, tak jak to robią Sithowie i Jedi, oczywiście, no ale cóż. Ostatnia rzecz do zniszczenia i powiem teraz ten duży. Prepare to face corruption. Okej, dobra, czyli pewnie będziemy musieli, nie wiem, z nim pogadać. Być może to być kolejna spróba, gdzie będziemy mogli go przegadać w jakiś odpowiedni sposób. Ale oczywiście i tak jak mówiłem, będę podejmował decyzje, które są adekwatne do postaci Jedi. I także do tutaj mojego, że tak powiem, światopoglądu. Aha, dobra, po prostu walczymy, dobra, czyli jednak żadnego gadania nie będzie. Wbiliśmy w życiu też 47 level, tak więc spoko. W sumie odpalmy sobie tą tarczę. I w sumie, jako że to jest bardzo silny przeciwnik, to odpalimy sobie Heroic Moment, czemu nie? Zawsze zrobi nam spory damage, no i okej. I to była druga próba, pokonanie właśnie korupcji, spoko. Ciśniemy dalej. Oczywiście kolejne komnaty z tymi tutaj stworami, które próbują nas powstrzymać. I oczywiście mam na nie misję bonusową, tak więc będziemy je zabijać, jak tylko będziemy jakieś tutaj napotykać. Mamy kolejną grupę. Rzućmy sobie Earthquake'a trochę bliżej. Musimy podejść, ok? Słuchajcie, dzisiaj generalnie, kiedy to nagrywam, to jest 21. Przepraszam was, że tak późno się pojawia, ale wczoraj na śmierć zapomniałem nagrać odcinka na zapas na dzisiaj i dlatego dopiero wróciłem ze szkoły i od razu go nagrywam. Także na początku wybaczcie, że on się pojawia tak późno. A po drugie chciałem powiedzieć, że jutro
ma premierę State of Decay i zobaczymy, bo być może jakieś filmy z tego pojawią, także jutro się na pewno pojawi odcinek z Crusader Kings. One miały się już pojawić w poprzednim tygodniu, ale dopiero niedawno je zmontowałem, tak więc tak jak mówię, w tym tygodniu na pewno pojawią się trzy odcinki z Crusader Kings 2. Także zapraszam bardzo do tego. O, i mamy rannych Vosan, czyli kolejną próbę. No dobra, to chodźmy, pogadajmy z nimi. We are dying. A mystic must heal those in need. Can you explain what happened? Keep balance. Take lives to save ours. I'm afraid I don't understand. Okej. Czyli mam przyzwać i pokonać trzy bestie. No dobra. I w zamian za to oni chyba będą ozdrowieni, przynajmniej tak mi się wydaje. No spoko, tak więc lecimy, podpalamy pierwsze ognisko. Nie wiem, skąd my wiemy, że mamy podpalić akurat te ogniska. I to spowoduje tutaj właśnie pojawienie się tych bestii z koszmarów, bo tak można w sumie je nazwać, bo tak też one się nazywają, tylko że po angielsku. Jej! Okej, okay, no dobra, spoko. Oho, i to ładuje ten holokron? Chyba tak. Chyba za jego pomocą będziemy mogli ich ocalić. Bardzo, bardzo możliwe. No ale dobra, lecimy drugi. Z trzech. Drugie z trzech palenisk. Tak więc okej, okay, no i zobaczmy. Tym razem dokładnie to samo. No, nie zaznaczaj mi siebie. Głupia gro. A rzućmy pod siebie RFK, w sumie. Mam tutaj całkiem sporą grupę przeciwników. Także niedługo już powinniśmy pokonać wszystkich do misji bonusowej. Jeszcze dosłownie czterech przeciwników. Teraz już trzech. Także coś czuję, że przy tym ognisku zabijemy właśnie ostatniego. Tylko tak, bo trochę Felix ma mało życia, to się w sumie byśmy potleczyli. Tak, żeby mieć full, bo inaczej może być troszeczkę problematycznie. No i odpalamy sobie to ognisko. I zobaczmy, co my tutaj teraz będziemy mieli do pokonania. Tak jak myślałem, kolejne dwie bestie. No dobra, mogą być i dwie. Trudno, jeszcze jedną będziemy musieli zabić do misji bonusowej. Ale to później. I teraz mamy użyć tego kryształu, czy też holokronu. To wygląda jak holokron. No dobra, zobaczmy. No i dobra, mamy tą próbę zakończoną. Chciałem się napić herbatę, ale oczywiście nie było mi to dane. No to lecimy do czwartej próby, nie wiem czy ostatniej, zobaczymy. Chociaż już się powoli pewnie zbliżamy do końca tego zadania, bo tutaj misja bonusowa nam już się kończy. Jak pokonamy tutaj jednego z tej trójki przeciwników, to będziemy mieli ją zrobioną. Czyli podejrzewam, że ta czwarta próba jest tą ostatnią. Chociaż nie pisze, że to jest the final trial, tylko że czwarta. Tak więc jeszcze jest szansa, że się coś jeszcze pojawi. Ale to zobaczymy za chwilę. Kolejna grupa trzech przeciwników przed nami, tak więc pokonajmy ją, zaczniemy od Earthquake'a i zobaczymy, jak daleko mamy przejść. No już nie jakoś bardzo, na szczęście. Także lecimy z nimi, nie śpimy. Tutaj, bardzo ładnie. Okej. Okay. No nie przejdę raczej obok niego niestety, bo trochę za mała przerwa tutaj jest, tak więc atakujmy od razu, żeby on nas nie zaczął atakować. Podleczmy się i może dajmy sobie tą tarczę mocy, czy nie wiem jak to nazwać, okej. No i idziemy dalej. Jeszcze jeden przeciwnik, a nawet dwa. A tu mamy jakiegoś silnego, okej. To dobrze, że go w sumie ominąłem, a nie w niego wszedłem. Tak więc lecimy z kolejną grupą. Tak jak już mówiłem, ostatnią. Raczej, chociaż zobaczymy to za chwilę dopiero. Dobrze jest, fajne to jest, że Earthquake ogłusza, bo to naprawdę się przydaje. No dobra, chodźmy i zobaczmy. Mam pogadać z Yorem Da, który się znajduje gdzieś przed nami. Tak więc chodźmy, no i zobaczmy, jaką będzie miał dla nas próbę, bo to już jest zapewne ostatnia z nich. No i pytanie, co tutaj będziemy musieli zrobić. You surprise us, outsider. You are not a mystic. Still, you persist. The Jedi and the Mystics both rely on the Force. A Mystic's power is all that matters. Only a Mystic knows what comes. They protect Vos. The Mystics face our enemy. They become worthy. The Vos are neutral,
Who are your enemies? Gormak. No okej, okay, czyli gdzieś tu nam się pojawia wojownik Gormak, który... którzy są przeciwnikami Vossan, tak? No, tak jak on tutaj nam ładnie to powiedział. No, także spróbujemy go pokonać, tak jak mówię, jest najprawdopodobniej ostatnia z prób. Także lecimy z nim. Nie powinno to być zbytnio trudne. No i okej. Co teraz? Teraz mamy przejść gdzieś dalej, okej. I teraz wchodzimy już do komnaty wizji, tak to się ładnie nazywa, tylko jak tam dojść? Aha, tędy, dobra. Tylko żeby dojść tutaj na górę, musimy przeskoczyć sobie chyba tędy. Tak jest. No i idziemy do komnat medytacji, gdzie chyba dostaniemy jakąś wizję. Wizję, którą chyba w teorii powinien zobaczyć tylko Vossan, który przeszedł próby na mistyka. No my jesteśmy outsiderem, czyli człowiekiem z zewnątrz. Ale udało nam się próby przejść, tak więc... No, pewnie doświadczymy jakiejś wizji, tak jak tutaj nasza Yennefer powiedziała. To oboje, i Vossanie, i Jedi polegają na mocy. Czyli oboje mogą doświadczać tych wizji, bo są one właśnie zsyłane przez moc. No ale zaraz zobaczymy, co dokładnie tutaj jeszcze zostanie nam ukazane. Na razie otwórzmy te drzwi, no i zobaczmy. A nie, to po prostu kończy próby i wracamy w miejsce, z którego przyszliśmy tak naprawdę. No spoko, ale teraz mamy iść do komnat... do komnat właśnie, gdzie są zsyłane wizje, czy coś takiego. Tak więc idziemy tutaj zaraz na lewo, musimy odbić. No i zobaczymy, co nam będzie dane zobaczyć. Zapewne będziemy musieli się przemedytować tutaj. Tak jest, tak więc chodźmy i zobaczmy. Have done well. I am Jorda. I observe potentials. The trials are perilous. Few survive. What are the trials supposed to teach us? The first trial weighs a mystic's words. The second, their focus. The third, a sad truth. A mystic must take to give. One much like a mystic now protects the Voss. The trials end here. I'm honored to have completed the trials. One lesson remains. The trials have given you insight, a vision. I thought only mystics could have visions. A mystic will see. The vision is yours. These ancient tablets guide a mystic's thoughts. Meditate, focus. You'll find what you seek. Clear your mind. Focus. Fate has sent me a challenge. I had hoped for more time, but all things must adapt or die. You didn't mention the Emperor or his children. Is there another threat? You will see what blinded me. The vision has ended. There is no more. O kurczę! No dobra, czyli jakby mamy jakieś... Z tej wizji tak wynika, że mamy inne zagrożenie niż Imperator i jego dzieci. A to ciekawe. I my mamy zobaczyć coś, co zaślepiło albo właśnie tego mistrza naszego, albo całą radę, może nawet Jedi. A to ciekawe. Can I do anything to change what I saw? Nothing can stop what comes. Our visions are certain. We choose our response. The trials have ended. Farewell, outsider. No to jest dobre pytanie, co tu się... Co to się wydarzy? Być może to jest zapowiedź czegoś, co zobaczymy na sam koniec gry. No zobaczymy, zobaczymy. To jest ciekawe. Nie powiem, że nie. W każdym razie opuszczamy tą świątynię leczenia, w której teraz... Wow, chwilę przebywaliśmy, chyba zginę. O, okej, dobra. To było już fartowne jak cholera. Że teraz nie zginąłem. W ogóle chyba mam iść do tyłu. A nie, do przodu, dobrze idę, okej. Reszta już się podleczy gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie. Tak więc chodźmy przed siebie prosto.
No i zobaczymy, co teraz zrobimy. Być może postaramy się znaleźć te jakieś części tej płaskorzeźby, bo carving to będzie płaskorzeźba. I ją naprawić. Zobaczymy, jak daleko te części są tutaj rozsiane po tej okolicy, bo zapewne to jest w tej okolicy. W sumie to nie jest pewne tak na 100%, ale zaraz zobaczymy, tylko wyjdziemy stąd. No i zobaczymy, bo mamy też jeszcze inne misje główne, które też się znajdują w kompletnie różnych miejscach. I co ciekawe, mamy się udać gdzieś indziej. To trochę niedobrze. Dobra, to wiecie co, słuchajcie, jako że i tak rzeczy w tym odcinku nie będziemy tutaj wracać, użyjemy Quick Travela, żeby się szybciej dostać pod taksówkę. I za chwilę polecimy nią do kolejnej lokacji, do której mamy się udać właśnie w poszukiwaniu wszystkich innych rzeczy. Także poczekajmy chwilę, aż nam się gra wczyta. Czemu to nie jest miejsce dla żołnierzy? Miejsce jak każde inne. Dobra, mamy się udać, co ciekawe, aż tutaj. Gormak Country, Signs and Snigafors. Nie wiem, czemu to jest aż tutaj, ale no dobra. To jest troszeczkę na drugim końcu mapy. Chwilę nam pewnie zajmie przejazd tam, ale to nic, poczekamy chwilę. I nie wiem, ja chyba skończyłem tutaj temat z CK2. Nie wiem, czy powiedziałem o tym, ale chyba powiedziałem o tym, że wychodzi State of Decay 2 jutro, także możecie się spodziewać może jakiegoś odcinka czy dwóch, zobaczymy jeszcze. I także jakby ktoś nie wiedział, to 25 wychodzi Detroit Become Human, tego wam nie pokażę, ale podobno giera zapowiada się zajebiście. Znaczy, to jest tak ciężko mówić, że to jest gra, bo to jest bardziej interaktywny film i to też dużo osób podkreśla. Jako że embargo na recenzję schodzi dopiero dzień przed premierą, to jeszcze tak naprawdę dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ale z tego co czytałem, jakaś jedna redakcja złamała embargo, oczywiście nie będą mieli za to kary. W każdym razie opublikowali swoją recenzję i dali w niej 9 na 10, tak więc według tej jednej recenzji gra jest naprawdę zajebista. Oczywiście póki się nie pojawią recenzje innych serwisów, no to nie mam jakby pełnego spektrum tego, jakie są opinie o tej grze. Ja oczywiście sobie opinię sam wyrobię, bo zdecydowanie zamierzam kupić. Nie wiem, czy od razu na premierę, z tego względu, że 250 zł to jest dużo pieniążków. A wiecie, gdzieś za 2 tygodnie to będzie można dorwać za 160-180. Tak więc być może właśnie wtedy kupię. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Tego wam niestety nie będę w stanie pokazać, bo to jest gra na konsolę. Tylko i wyłącznie ekskluzyw. A ja nie mam za bardzo jak nagrać z konsoli w przyzwoitej jakości. Mógłbym próbować tak jak przy nagrywaniu tego Infamousa Second Sona, przechwytywać obraz przez tego PlayStation Link, nie... Jakoś to się tam nazywało, takie magiczne cudo, że można grać przez PC na konsoli, ale no to nie jest to samo, bo tam jest obraz tylko w 720p i on rozciągnięty do Full HD by wyglądał okropnie. Poza tym input lag i takie inne rzeczy tutaj by nam bardzo przeszkadzały, dlatego też tego, tak jak mówię, wam nie pokażę. W każdym razie musimy tutaj z kimś pogadać, nie mam tego pojęcia z kim i dlaczego i po co, ale może nam się zaraz to rozjaśni i sobie coś tam przypomnę. Tak więc chodźmy, pogadajmy z Adanem Ye. Jedi. Lirin Kai spoke of you. I bear an urgent message. Stand by. I am Pethak Fra of the Gormakaz Commandos. The Mystics have seen you defeat the Gormak. The time has come. The Gormak cannon is almost complete. Voskar will be destroyed. I'm sure I can be of some assistance. The Mystics saw nothing of Voskar. The city may be lost. The cannon points to Voskar. The Gormak march forward. The commandos will stop the invasion. You will stop the cannon. What would be involved? The cannon feeds on power. We will starve it. The generators are in Gormakaz. Eden Che will instruct you. These charges connect to the generators. The commandos have hidden a detonator nearby. Set the charges, activate the detonator. The Gormak cannon will fall silent. Get word to Voskar. The city should be evacuated. The Gormak weapon will not reach Voskar. You will stop it. Voskar must survive. Be quick. No dobra, tak więc mamy zniszczyć jakieś wielkie działo, które podobno zostało nakierowane na Voskar, czyli stolicę Vosan, i będzie miało za zadanie oczywiście ją zniszczyć. Raczej to powstrzymamy na 100%, no ale zawsze jest jakaś tam szansa, że jednak nie. Jezu, ile mamy tych punktów na tej mapie, ja pierdzielę, jak to jest jeszcze daleko, masakra.
Teraz moje pytanie, bo jest duża szansa, że moglibyśmy się tam przedostać taksówką, to ja na wszelki wypadek zobaczę, że tam gdzieś nie ma jeszcze jakiegoś połączenia nieco bardziej w dół mapy. Bo jeżeli miałbym tracić czas na przejazd tam, to już wolę się przenieść tam taksówką, bo będzie znacznie, znacznie szybciej. A, no jest nie można, dobra, czyli musimy jechać tak po prostu. Cholera. Trochę słabe, bo już mi się temat skończył na opowiadanie. No to wiecie co, poopowiadam już sobie do końca odcinka, w sumie pewnie dzisiaj już nic nie zdążymy zrobić, bo póki dojedziemy tam do tych celów, to troszeczkę minie. Chciałem pogadać o szkole trochę, tak więc jak kogoś to nie interesuje, to możesz ten film wyłączyć, ja już dzisiaj nic więcej nie zrobię, obiecuję. W każdym razie, u mnie w szkole wystawienie ocen jest do 13 czerwca, tak więc mam jeszcze jakieś, no powiedzmy, plus minus 3 tygodnie, bardziej plus takich, wiecie, kalendarzowych, ale nauki gdzieś tak około 2, bo tak, po pierwsze jest Boże Ciało 31, to jest czwartek, czyli zapewne czwartek, piątek będzie wolny, czyli tam już nam odpadają 2 dni. No a później, generalnie dla mnie w tym roku szkoła jest do 8. Dlaczego szkoła jest dla mnie w tym roku do 8? Dlatego, że od 9 do 12, 13, w sumie nie pamiętam, chyba konferencja Nintendo jest o 13 rano, o 3 w nocy. No to nie rano, tylko o 3 w nocy. W każdym razie, chciałem powiedzieć, że pewnie nie będę tego oglądać. W każdym razie, no akurat tak jak się u mnie wystawia oceny, to tak... tak wypada E3, czyli mnie na pewno te ostatnie dni przed wystawieniem ocen nie będzie, bo będę oglądał E3, jak zresztą co roku i już teraz was na to zapraszam, bo wam obiecuję, że to na pewno będzie. Pewnie ponownie będę oglądał z moim bratem, może jeszcze kogoś się zaprosi do wspólnego oglądania. Zobaczymy jeszcze. No i też będziemy tam, wiecie, się podniecać z zapowiedziami i tak dalej. Właśnie z moim bratem. No i zobaczymy, co tam na tym dzisiejszym, znaczy w tegorocznym E3 się zadzieje. Obiecałem, że już nic dzisiaj w tym odcinku nie zrobię. A dojechaliśmy w sumie do miejsca, w którym mam coś do zrobienia. Dlatego słuchajcie, jako że ten odcinek i tak się pojawi późno, to żeby się pojawił nieco szybciej, to jak już teraz zakończę, bo dzięki temu on mi się szybciej zrenderuje i szybciej prześle. Tak więc cóż, mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.